Przybytkiem Światów z okazji Dnia Nauczyciela. Bardzo pomocny będzie mój wesoły kiernik. A otóż zaczynamy. Początek weźmiemy nieprosto. Dzięki niej narysujemy trzy łodygi kwiatów. Pierwszą umieścimy w oskosie. Druga będzie narysowana prosto. Dobrze. Trzecią łodygę również rysujemy w oskosie, tylko zaczniemy na górze z lewej strony. Teraz łuk. Zaczniemy rysować kwiat po prawej stronie. To będzie dolna część kielicha. Teraz linia łamana. Połączymy ją ze Bardzo dobrze. Lepiej. Umieścimy je na środkowej łodyży. To będzie środek kwiatów. Tak, bardzo dobrze. Sięgniemy po kształt kropki. Idealnie do narysowania płatków. Musicie zaplanować, ile ich będzie i starać się, żeby miały taką samą wielkość. Każdy płatek musi być idealnie doklejony do środka. W tym kwiecie jest ich sześć. Jeszcze rysujemy ostatnie. O tak, chyba będą pasowały wielkością. Teraz raz jeszcze sięgniemy po koło. Umieścimy je na łodydze z lewej strony. Wykorzystamy je też do narysowania okrągłych płatków. Pierwszy płatek. Drugi. Trzeci. I czwarty. Linie proste. Umieścimy je między płatkami. Świat będzie dużo ciekawiej i nauczycielom i wychowawcom, kiedy wasze rysunki będą pokolujcie je i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.portman.pl. Pokażemy je na ekranie telewizora. I'm a good man.